Dzień dobry Państwu. Czy wyobrażaliście sobie kiedyś świat bez dźwięku, bez śpiewu ptaków, bez szczekania psa, bez śmiechu ukochanej osoby, czy bez takich prozaicznych rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, jak na przykład szum wiatru czy ruch na drodze? To świat ludzi głuchych. I o tym chciałam dzisiaj porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, Iwoną Błaszczyk, tłumaczką języka migowego, asystentem osoby niesłyszącej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Co nie znaczy, że będzie cicho. To jest zupełnie inny świat. To jest tak jak podróż do innej krainy, tak jak się zwiedza różne kraje, gdzie obowiązują różne kultury, różne języki. Tak samo tutaj. To jest inny kraj, inny świat. Pełen emocji, pełen problemów, ale naprawdę niezwykły. Zacznijmy od tego, jak w ogóle nauczyć się języka migowego? Skąd się to wzięło? Jak powstał ten początek? Ja umiem tylko, co słychać? Jak się czujesz? Jak się czujesz, tak. Może jeszcze dodam do tego, że pełen problemów, jeszcze no, też pełen szczęścia, to znaczy taki w pełni ludzki świat. Wszystkie sprawy, które dotyczą osób słyszących, dotyczą również osób głuchych. Ja się zatrzymam na pewnym wycinku jakby tej tematyki takiej związanej z niesłyszeniem, dlatego że tutaj jeśli chodzi o ubytki słuchu, to poniżej 20 decybeli, tak, i jak idziemy w dół do 100, to tutaj w tej jakby skali mieści nam się bardzo szeroka grupa osób. Ktoś, kto ma ubytek słuchu na przykład na poziomie 40 dB, jest osobą z lekkim ubytkiem słuchu. I ona po zaaparatowaniu, a czasami nawet bez aparatów, normalnie funkcjonuje językowo i właściwie się niczym od nas nie różni. Ma jakieś takie swoje problemy, na przykład z rozmową przez telefon. Jest też w grupie właśnie osób z uszkodzeniem słuchu, natomiast jest jej bardzo daleko do osoby, która na przykład ma ubytek słuchu powyżej 100 decybeli, jest to osobą, która miała to uwarunkowane genetycznie, czyli rodzi się już jako osoba niesłysząca. No i właśnie w tym wszystkim jest język migowy, który jest bazą, bo jak się skupimy na osobach, które mają ubytek słuchu właśnie w stopniu znacznym i głębokim. Ja tak przepraszam, że użyję takich może specjalistycznych nazw, ale chodzi mi o to, żeby zrozumieć, że w grupie osób, które mają w ogóle uszkodzenia słuchu, są osoby, które się bardzo od siebie różnią, czyli będą osoby, które funkcjonują tak jak słyszące i osoby, które właśnie są po przeciwnym biegunie, czyli funkcjonują jak osoby niesłyszące, osoby głuche. I te osoby bazują w swoim postrzeganiu, funkcjonowaniu właśnie na wzroku i bazą społecznego funkcjonowania, bazą kultury osób głuchych jest polski język migowy. To, no tak, bo ten język jest zróżnicowany, czyli w Londynie, we Francji tak. Ten język migowy jest inny, on nie jest uniwersalny dla wszystkich krajów. Tak. Ale gdzie go się nauczyć, w jaki sposób się go głusi uczą? To myślę, że tutaj można powiedzieć o takiej najprostszej, szkolnej, podręcznikowej, myślę, dla każdego zrozumiałej definicji języka. I tą definicję możemy do każdego języka, do naszego języka polskiego i również do języka migowego przypasować, bo język w podstawowej swojej definicji to jest grupa słów, zbiór słów, my tu mamy w języku migowym zbiór znaków, zasady gramatyczne, które porządkują używanie słów. Tutaj mamy też zasady gramatyczne, które porządkują używanie znaków migowych. No i oczywiście grupę ludzi, tak, która stosuje teraz te wszystkie zasady. I oczywiście tu są osoby głuche w polskim języku migowym. No i stąd, tak jak mamy nasz naród polski, język polski i inne narody, które kulturowo wykształciły swój własny sposób komunikacji, no to tak jest, tak samo jest z osobami niesłyszącymi, więc ten język powstawał oczywiście w grupach osób, które nie słyszały, które porozumiewały się za pomocą gestów. Oczywiście to potem zostawało, znaczy było badane, oglądane, tak, wiadomo, że to jest taka historia, tutaj teraz nie mamy czasu to na ale to... tak, ale sama mówiłaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy, że tak jak normalnie w języku mówionym tworzą się nowe słowa, tak samo w języku ludzi głuchych tworzą się nowe słowa. Czasami
to jest kompilacja iluś tam gestów. Tak. Kto wymyśla te słowa? Wszyscy? No, osoby głuche. Tak, osoby głuche, czyli naturalni użytkownicy. Ale w jaki sposób one przechodzą, że na przykład jedna osoba wymyśli jakieś określenie na kogoś, czy na przykład nazwisko? Ponieważ pani Iwona jest również naszą tłumaczką przy wejściach live prezydenta Wiśniewskiego, spytaliśmy, jak brzmiałoby w języku głuchych nazwisko Wiśniewski. I to powstało, jak to było? To znaczy, ja tutaj, to jest taki znak migowy, wisienka, tak, założona za ucho, ale muszę teraz coś tutaj uzupełnić, bo w języku migowym jest taka część zwana daktylografią. Ogólnie bardzo i skrótowo mówiąc, to są znaki polskiego alfabetu palcowego i liczebniki. I jeżeli do nazwisk używamy właśnie tych liter. Więc ja teraz wymigałam w pełni wypisane nazwisko naszego pana prezydenta Wiśniewski, ale jak pan prezydent w jednym ze swoich live'ów opowiadał o takich swoich, troszeczkę takiej sferze prywatności, to znaczy jak przygotowywał hamburgery i powiedział, że Wiśniewski zaprasza do siebie, robi najlepsze, no to wtedy aż się prosiło, żeby użyć przydomka migowego, czyli takiego znaku, to jest przydomek, czyli do nazwiska pana prezydenta nasza społeczność osób głuchych w Opolu już wymyśliła właśnie znak migowy, bo Wiśniewski długo migane i tak dalej. Poza tym wiele osób ma na nazwisko na przykład Wiśniewski, więc... Ale czy to może to każda osoba inaczej wymyślić? Tak. Na przykład, że jedna osoba zinterpretuje nazwisko Wiśniewski w ten sposób, a druga miałaby na to inną wizję. No tak, ale tutaj społeczność osób głuchych w Opolu ma pierwszeństwo. Więc jeżeli to jest nasz pan prezydent i nasza społeczność taki przydomek nadała panu prezydentowi, to on jest jedynie obowiązujący i słuszny. Okej, czyli nasz prezydent ma już przydomek. Ale chciałam się też dowiedzieć, bo jakby uświadomiłaś mi jedną rzecz, bo pytałam się ciebie wcześniej, czy możesz naszą rozmowę jednocześnie tłumaczyć, kiedy będziemy rozmawiać na język migowy. Powiedziałaś, że jest to niemożliwe. Dlaczego? Powiedzmy to, bo to jest też ciekawe, my nie mamy takiej wiedzy. Ty nam otwierasz oczy na ten inny kraj. No to znaczy mi też społeczność otworzyła oczy, bo ja również jestem osobą, która co najmniej do 30 któregoś roku życia w ogóle nie miała pojęcia o osobach niesłyszących, więc no taka to jest niepełnosprawność, tak, której nie widać, która się nie rzuca w oczy, chociaż powinna, bo język jest wizualny. Ale powiedzmy, dlaczego nie mogę tłumaczyć? Ponieważ właśnie to, co powiedziałyśmy, od czego zaczęłyśmy tak fajnie, że to jest język, w związku z tym ja nie potrafię dwoma językami, mój mózg nie potrafi. Czyli myślę, to by było, jakbyś mówiła jednocześnie po francusku i po angielsku. Tak, właśnie, więc nie mogę, dlatego że tutaj w języku migowym mam zupełnie inne zasady gramatyczne i ja bym to na siłę mogła Państwu teraz zaprezentować, ale bez wyjaśnienia, dlaczego tak robię, dlaczego jest taka składnia. To budzi takie troszeczkę na pierwszy odruch słyszenia tego, jak my czasami otwieramy buzię i mówimy właśnie te słowa, migając i mówiąc, przestawiając je troszeczkę, używając form podstawowych, na przykład w bezokoliczniku, to razi ucha osoby słyszącej i w zasadzie bez wprowadzenia w kulturę osób głuchych, w specyfikę języka, w zbudowaniu tego szacunku dla języka, to niekoniecznie jest potrzebne, żeby w taki sposób robić. Często jest tak, że coś za coś. I w związku z tym, że ludzie, niektórzy nie potrafią, nie słyszą, mają dużo bardziej wyczulone zmysły na wizualne. W związku z tym też większą empatię i wrażliwość na gesty i mimikę. Tak. Czyli w sytuacjach, w których chcemy coś powiedzieć osobie niesłyszącej, a nie znamy języka migowego, to czy wystarczy, że pokażemy w jakiś sposób emocje i takie tradycyjne, zwykłe gesty, tak, czy jak się mamy porozumieć? Tak. To jest bardzo ważne. Jeżeli spotykamy osobę niesłyszącą i nie znamy języka migowego, to według mnie, ale myślę, że to jest taka powszechna zasada, to jest taka, że powinniśmy, albo może jeszcze inaczej, taka jest potrzeba tej osoby niesłyszącej, nawiązywać stały kontakt wzrokowy.
zerwanie kontaktu wzrokowego to jest zerwanie komunikacji w tej chwili, tak? U osób słyszących, jak ja się odwrócę i wykonuję jakieś czynności, coś tam robię, no to w zasadzie my nie czujemy tego jako zerwanie. Czyli jakby nie masz już nic do powiedzenia, tak? Tak, trochę. Odchodzę i nie mam nic do powiedzenia albo nie chcę z tobą rozmawiać. Zerwanie kontaktu wzrokowego, to jest pierwsza rzecz. No, mimika jest elementem gramatyki, znaki migowe, gesty, właśnie poruszanie ciała też w przestrzeni, to wszystko odgrywa bardzo ważną rolę. I ważne jest też tutaj także nadmierna gestykulacja, jeżeli nie znam języka migowego, też nie jest wskazana, bo czasami niektóre gesty mogą być nieszczęśliwie potraktowane przez osobę niesłyszącą, ale jeżeli w tej chwili odejdziemy od jakichś takich tłumaczeń specjalistycznych, gdzie osoba niesłysząca chce załatwić sprawę, a przejdziemy do takiej sfery pierwszego kontaktu, no to tutaj właśnie ta życzliwość, kontakt wzrokowy, wzajemne zczytywanie właśnie mowy ciała jest kluczem do sukcesu i do tego, żeby zostawić dobre pierwsze wrażenie. I myślę, że pokuszę się na jeden przykład, taki, który jest troszeczkę przykładem takim, no nawet określa to dramatycznym, nie chcąc wprowadzać w ogóle takie problemy osób niesłyszących, ale o tym bym opowiedziała. Miałam taką sytuację, że członek rodziny osób niesłyszących miał pozostawać w takim miejscu terapeutycznym. I to było w Polsce, to się działo. Nie udało nam się tam zorganizować na miejscu tłumacza języka migowego. I ważne, to znaczy ja wtedy w ogóle też byłam na urlopie, pamiętam, że próbowałam to jakoś tam zorganizować, ponieważ już się rozwijała usługa tłumacza online, więc zaproponowałam swoją obecność właśnie taką na online przez internet, ale było to jeszcze przed koronawirusem, bo pozwolę sobie na taką krótką dygresję, że koronawirus poprawił sytuację funkcjonowania osób niesłyszących w środowisku osób słyszących, tak paradoksalnie, dlatego że my wszyscy przeszliśmy na komunikację zdalną. I to spowodowało, że to, o co my jako środowisko walczyliśmy, no powiedzmy, że przez ostatnie 5 do 10 lat, czyli żeby można było tłumaczyć przez komunikatory internetowe, jeżeli nie ma na miejscu tłumacza, to się spotykało z bardzo mocnym sprzeciwem i barierą. To było niemożliwe u lekarzy, niemożliwe było w urzędzie, w innych miejscach. W tej chwili to się bardzo mocno rozwinęło. Mnie bardzo zaskoczyłaś, bo ja byłam przekonana, że jednak zasłonięcie ust, czyli bardzo znacznej części naszej twarzy, strasznie zubaża nasz język ciała. A na online jesteśmy bez właśnie zasłoniętych ust. Mhm. I to jest tak kolejna rzecz, którą mogliśmy zrobić. Ale chcę powiedzieć, że tamten pobyt ten terapeutyczny tego członka rodziny, proszę sobie wyobrazić, że się nie udał w tym ośrodku, ponieważ nie przyjęto tej osoby na pobyt terapeutyczny, dlatego że się nie potrafiono dogadać z rodzicami, ale co mnie uderzyło, bo ja wtedy byłam połączona właśnie z rodzicami na komunikatorze internetowym, że osoba z ośrodka odwracała się plecami. Osoba z ośrodka z wykształcenia będąca pedagogiem, terapeutą stała się w jednej chwili głucha tak naprawdę, ale w takim złym tego słowa znaczeniu, na potrzeby drugiego człowieka właśnie, który nie słyszy. Ale to jest właśnie jakby coś, co przyświecało mi, żeby zaprosić Cię do studia, żeby o tym porozmawiać, bo tych takich przypadków, takiej dyskryminacji osób głuchych, gorszego traktowania zarówno dzieci, przede wszystkim chyba młodszych, prawda, w różnych placówkach oświatowych, ale takich publicznych, niecelowanych do tej grupy, jest bardzo nagminne i to jest przykre. Tak, jest przykre. To jest temat rzeka, takiej naszej wrażliwości, tego, że jeszcze na ten rodzaj niepełnosprawności nie jesteśmy przygotowani. Już odrobiliśmy lekcje, tak mi się wydaje, chociaż tutaj musiałyby się wypowiedzieć osoby z niepełnosprawnością ruchową na przykład, czy inną. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne właśnie ruchowo, to już w części tą lekcję odrobiliśmy. Tak, są dostosowania, aczkolwiek jeszcze zdarza się na pewno wiele takich sytuacji, które tym osobom nie odpowiadają. Natomiast jeśli chodzi o wadę słuchu, to mogę powiedzieć tutaj z całą pewnością, że jeszcze bardzo długa droga przed nami. Naprawdę, jeśli chodzi o tą dostępność,
o równość w traktowaniu, to wiele mamy do zrobienia, a naprawdę trzeba się spieszyć, bo to jest grupa, która potrzebuje tego kontaktu i jeżeli oni mają dostęp do języka, w którym się komunikują, to naprawdę się rozwijają. Może teraz znowu podam przykład osoby, która, małżeństwa, które wychowuje dzieci i tam dzieci słyszące i tam przez wiele lat na zebrania do szkoły na przykład do tych dzieci chodziła babcia, która w ogóle świetnie zajmowała się też wnukami, bardzo fantastycznie przez wiele lat, cały czas do tej pory zresztą wspiera rodzinę. Ale ja wyczuwałam u tej pani już takie zmęczenie, jak rozmawiałyśmy przez telefon w czym jeszcze pomóc tej rodzinie, to widziałam, że to chodzenie na zebrania, tak, słuchanie czasami dobrych informacji, czasami złych dla babci, zaczynało być naprawdę z biegiem czasu trudne. I ja powiedziałam, że ale wiecie Państwo, macie prawo do tłumacza języka migowego, jeżeli tylko zgłosicie taką potrzebę, żeby pójść na zebranie i przetłumaczyć, to my po prostu idziemy. I nastąpiła taka ulga, dobrze, to bardziej od tej babci, tak, bo to ja bym prosiła o to wsparcie i wyobraźcie sobie, że tam na początku w tej rodzinie moje wizyty na zebraniach wyglądały na zasadzie konsultacji indywidualnych. No bo osoba niesłysząca jako rodzic potrzebowała więcej czasu, dojaśnienia różnych rzeczy, zresztą wcześniej jak nie chodziło, więc w ogóle nauczenie się tej roli rodzica, który nagle przyjmuje informacje o swoim dziecku. Akurat informacje były różne, troszeczkę przeważały te takie negatywne, trzeba było się tam skoncentrować na różnych procesach wychowawczych. I w pewnym momencie była taka sytuacja, w której wychowawca mówi, słuchajcie, ja nie mam dzisiaj czasu na indywidualne, dołączcie do nas na normalne zebranie. I nagle ta mama usiadła na normalnym zebraniu i słyszy tak, Adaś ma problemy, Jarek ma problemy, Paulina ma problemy, to nie tylko mój ma problemy. I on mówi, no nie, to jest normalne. Ja myślałam, że to tylko ja mam takie problemy. Czyli ona znowu wyszła z jakiegoś kręgu, słuchajcie, psychicznie, to jest to się miga coś takiego podniesienie poczucia własnej wartości, tak, z takiego do takiego przez chwilę. Już nigdy nie było konsultacji indywidualnych w tym przypadku, jak było pierwsze zebranie w następnym roku szkolnym i wybór trójki klasowej, to pani mówi, może ja tak pójdę do tej trójki klasowej. Widzicie ten rozwój taki, jak osoba niesłysząca widzi, że ma dostęp do informacji, to z rodzica, który w ogóle nie miał pojęcia, co się dzieje u swojego dziecka, rozwijała się do rodzica, który był nawet chętny do tego, żeby być w trójce klasowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Czyli życzymy wszystkim Państwu, którzy nie dosłyszą, podniesienia, tak to było, własnej wartości. A my, drodzy Państwo, słyszący, pamiętajmy o tym, że ludzie głusi, nie głuchoniemi, co też zostałam uczulona, żeby tak nie mówić, ludzie głusi to ludzie pełni wrażliwości i naprawdę warto byłoby zwrócić na nich uwagę i otoczyć się taką samą troską i optymizmem, jak wszystkich pozostałych. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.